Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście, jak zwykle na początek odcinka lagi. Ach, jakie to fajne jest. Bardzo. Dobra, lecimy oczywiście powolutku do Zoltana, który jest ponad 300 metrów ode mnie. Serio? Tak daleko? Ojoj, on... Aż tutaj on jest? What the fuck, serio? Nie wierzę w to. Ale okej, dobra, chodź tu płotka. Okej, polecimy, znaczy... Powolutku będziemy jechać. Czekajcie, tędy da radę? Dasz radę czy nie dasz rady, płotka? Dasz radę. Pewnie, że to jest rada, czego byś nie dała rady, co nie? Pewnie, że da radę. Dobra, idziemy porozmawiać sobie z Zoltanem i może będzie już koniec misji, ale kto wie. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie nic nie chcę mówić, czy będzie koniec, czy nie, bo nie wiadomo. Co nie? Ale mam nadzieję, że będzie już. Ale to zobaczymy zaraz, za chwilę. Zaraz zobaczymy jeszcze troszeczkę. Jeszcze 120 metrów około. No, stuwa prawie teraz. Dobra, tędy to mam iść? Czy nie tędy? Chyba tędy, dobra. Już prawie jesteśmy na miejscu. Prawie, prawie, prawie. Oj, przepraszam, panie. Zwolnij. Oprychy w mieście. Skandal! Co tam, buzia? Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? No pewnie! Jesteś nareszcie. Poznałeś już moją busię? Lada dzień zacznie gadać. Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś? A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka. Wystawili na sprzedaż jego rzeczy, ale że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sobie. No tak, nie sposób było się oprzeć. Co oni nie wymyślą? Co ten Zoltan nie wymyśli? Ej, ty Zoltanie, ty jajcarzu, ty. Ej, ty, ty. Jak poszło? Ej, ej, ej. Pewnie. Chyba coś mam. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na moim liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Gowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Priscilla, No właśnie, kim ona jest? Trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polądowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mnie w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. No to się spytał Priscillę. Czeka nas wieczorek z poezją. Inaczej, Cyraneczka, jak ten Geralt co nie powiedział. A to sofa. Ja pierdzielę, nie mogę. Po zachodzie słońca. To godzina... Godzina, tak dajmy, 20? A czekajcie, da się jeszcze... Zoltan? No. O, dobra. Dzięki za... O! Tędy da się też wyjść. Bardzo dobrze. Dobra, to się przejdziemy już piechotko, tam nie będę już jej tak... No wiecie, niech odpocznie trochę nasz konik. Chociaż.
Ale co tam, przyjdziemy się piechotko. To trzeba będzie się chyba przespać pewnie do... Jak po zachodzie, to 20, co nie około. Oj, nie tędy, nie tędy, nie tędy, tędy. Właśnie, tędy. Tylko pytanie jest teraz takie. Czemu? Co za... Już! Szybko! No jeździ, morodek. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Kurde, lagi, jajaj. Dobra, okej. Lag. Drogi spleść gwiazdom na przekór. Ładna melodia. A potem zalecz, aż zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka. Jak bez chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez, za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce. Kto to? Co ten był za oknem? Jakiś znajomy człowiek. Ten nie był przypadkiem ten... Ten strażnik... Przy tej... Ostatniej dziewczynie, co szukaliśmy jej, ostatnio? Co tam był ten trening? Szermierki niby? Chyba to on był. Ale mogę się mylić. O, Zoltan, widzę już. Wczuł się. Mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka. Uf, nie było. Wiadome. Chcę śnić czarne loki splątane, oczy mokre od łez.
Brawo! Dobre. Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna. Na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo! Znowu burdy i awantury! A mówiono mi, że to porządny lokal. Tak, znam Geralta. Dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordujących! Babo, ty cicho bądź! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Nie. Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać! Total, normalnie jak w polityce się kłócą. Pozwólcie, was sobie przedstawię. Oto Pryscilla. Alias... Syraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał, a ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Nie zwierzam się bardom z miłosnych rozterek. Zawsze potem rozpaplają, jak zresztą widać. Słuchaj, skoro Jaskier był łaskaw zdradzać dać cudze tajemnice, to może powiedział też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Specjalnie. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem bardzo zabawne. Do widzenia. Dobry tekst. Tyle noga. Dobry tekst. I więcej go już nie widziałam. No właśnie. Roivan? Wiecie, że nie czytałem tego, co ona mówiła? Cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Dobra, skok na skarb. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwu. Za takie coś? Co serio? Mówił? Miał jakiś długi płacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. O kurde! Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Nie no, te teksty to są kurde mega zabawne. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivanem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. O, Król Żebrak. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też. Z
Spokojnie, wyciągnę. Pogadam z Skurwielem i Zigim. Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Okej. O właśnie, się zapytam jeszcze jej, jak... Powiedz mi... Na turnieju poetyckim Wellander. Oczywiście już wcześniej. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się... Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie. No... A? Dobra, do zobaczenia. Okej. Dobra, chyba wszystko już. Dobra, wychodzę już stąd. Tak? Hrabia Kurt Dysa? W sprawie ogłos... Chcieliście wynająć wiedźmi? Tak, ale nie byle łachudra. Już. Co? Ze szkoły, wilka chyba. Ze szkoły... A tak, dobra szkoła. A teraz się dowiaduję. Dobra. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moim... Dałoby się... To bardzo proste. Okej, okay, V. Sobie... Uda się do nawiązania... To później zrobimy na razie. Czekajcie, główne są jakieś... Co? Tyle aż... Aż tyle, kurde, misji mam głównych? O proszę. Nie, czekajcie, mieliśmy to zrobić poboczno. Pamiętam. Tak jest, poboczno. Dobra, to pójdziemy tutaj. Do kogo? Jak ona się nazywa w ogóle? Bo ja już pamiętam. A, Roza. Roza, dobra. Tędy... Lumpen proletariusz. Da się stąd wyjść? A, tędy, dobra. Mamy. No dawaj! A, to jest tak. To jak było z tym poltestem? Co wy się czep... Kurde, kiedy to było ten foltest? No ludzie. Jeju, kiedy to było ten... Co było z tym foltestem? Ale nie wiem, co było z nim. Żył sobie, a później... No. Został zabity przez tego... Leto. Pamiętacie, w dwójce. O proszę. Czyżby mamy kolejno... Tablica ogłoszeniowa? Oczywiście, że tak. Dobra, zaraz sobie ją weźmy. Zobaczymy, co tam ciekawego w niej jest. Tylko gdzie ona jest? A, tutaj. Ojeju. Tak, w okolicznościach przyrody. A, to jest ten... Aha, nawiedzony dom. Dobra, okej. Nie, tego nie będę robił na razie. Nie. Na razie wolę o to sobie. Dobra, pytanie takie teraz jest. Most świętego Grzegorza. Dobra, to ja to wiem, ale gdzie jest... O kurde, nie wiem, gdzie jest teraz jeszcze... Dobra, tylko gdzie jest ten... Ta rezydencja tego, Var-Atr. Bo tu nie pokazuje mi na mapie, kurczę. Niefajnie. Czekajcie, zobaczę, może tędy przejdzie się... Nie wiem, kurczę. Szczerze mówiąc. Dobra, wiecie co? Ja sobie znajdę to poza nagraniem. Ja to znajdę poza nagraniem tę rezydencję i tam zaczniemy oczywiście nagrywanie po przerwie, można tak powiedzieć. To oczywiście będę przy tej rezydencji. Okej, moi drodzy, witam was po przerwie.
Tak jest. I zrobiłem sobie jedną misję, wiecie? Znaczy, chwila. Znaczy zrobiłem jedną misję, wiecie? Pokonałem 4 bandytów. Jakieś dziecko, co nie, płakało, wiecie? Musiałem, co nie? Znaczy uciekało, co nie, ode mnie. Znaczy, od wiedźmina, co nie? Ale jakoś zabiłem ich. Jakoś tak, no, szybciutko. I tutaj właśnie mam kolejną poboczną misję. Nawiedzony dom, ale to sobie zrobimy, bo to jest chyba daleko, co nie, jak pamiętam dobrze. Co nie? Czekajcie, zaraz zobaczymy, gdzie to w ogóle jest. Aha, tutaj jest nawiedzony dom. Tu blisko jest. Dobra, to sobie zrobimy jeszcze tą misję może, jak nam się uda. A najpierw zrobimy... Czekajcie, gdzie to jest? Lekcja szermierki. O, właśnie, o to mi chodziło. Dobra. Bo powiem wam, że jeszcze przed tym... przed to przerwą, co nie? To miałem, powiem wam, problem ze znalezieniem tego. Znalezieniem tej rezydencji właśnie von Artre, chyba Artre, czy jakoś tak. O, Hilak. Ale już porozmawiamy z tym kapitanem. Witajcie. Jestem umówiony. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wysz... Zapowiada się ciekawa. Gdzie mam iść? Poszła na spacer gdzie? Daleko gdzieś. O kurde, trochę niefajnie. Bo za daleko, co nie? No dobra, zajmiemy się tym, co nie? Może nam się uda. Dobra, 200 km. Oj, 200 może kilometrów. 200 metrów, a nie kilometrów. Ale dobra, blisko jest. 240 metrów około. No i lag, jak zwykle. Co nie? Kurde, jak zwykle... O, właśnie. Jedna słuchawka mi nie chce działać. W słuchawkach, niestety. Ale dobra, jakoś już mam... naprawiłem. Trochę to jest wkurzające czasami, co nie? Na przykład się słucha piosenek. Przez jedną słuchawkę tylko, a nie przez dwie. Ale co to? Śpieszy mi się, wiesz, o tym ziomuś. Ona jest tutaj gdzieś? Tutaj jest, okej. Okej, jesteśmy na miejscu. Przychodzisz na spacery z regimentem. A, jak widzicie, zmieniłem troszeczkę ubiór. Znaczy, ubiór na twarzy Geralta, jak widzicie. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt... Wreszcie... Trochę go ogoliłem. Geralt, idziemy. Umawialiśmy się na tre... Oj, wiem, wiem, Geralt. No dobra, zobaczymy. Coś mi się tu wydaje, że będzie... Chyba... Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No... Mam tylko srebrny i żelazny. Powinniśmy. Ale naj... O właśnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła. Szybki jesteś. Mocna jest kubana. O kurde. Wow. No proszę. Co? Przeszła ci ochota? Już przestań. Poddaję się. W porządku? Tak. Jedyne co poważnie zraniłeś...
O właśnie. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, alkohol słaby. Właśnie. No, a... No dobrze. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far Atre urwie mi łeb. Muszę o kurde, gdzie ona poszła? Nie fajnie. Ojaju. Dupa. Mogła odejść daleko. Pięknie. W tę stronę jest 7 kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. Kurnia. No nie fajnie. Co nie? Oż cholera. Widzę, że poszła tędy. Daleko się zapuściłaś od nim w gardzu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że... Zamknij mordy, ziomuś! Kurde. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. A macie kasę tam. Bierzcie pieniądze i wąsą. Jeśli myślisz, że możesz nas zło... Zamknij się, Lukas. Wiesz, ile można za... Idźcie sobie stąd. Pyk, a masz! Lukas i Kobe. Zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie. Podnieśli na mnie rękę. Dobra. Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś. Nie rozumiem cię, Geralt. Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch... Myślę, że powinnaś już wracać. No właśnie. Rozumiem. Bywaj, Geralt. No, już wracaj do domciu. No, wracaj już, no. Najlepiej będzie jak... No. Zajebiście, lekcja zakończona. Zadanie zakończone, nie lekcja zakończona. Też coś mi się już, kurde... Wyłubię. Dobra, czekajcie. To tak, w kolejnym odcinku zajmiemy się tym nawiedzonym domkiem. Co nie? I chyba tylko tyle będzie, co nie? Tych pobocznych. Wyścigi mnie nie interesują, bo ja już to robiłem. Rozgrywki też mnie nie interesują. Znaczy te gwint, szczerze mówiąc. To mnie zainteresuje, ale to dopiero na Skellige. Tak, dobrze mówię, Faroe. Czekajcie. Chyba tak. Tak jest, to będzie dopiero w tym. Na Skellige. To dopiero na 24 poziom, to jeszcze. O, ho, 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 jeszcze 10 poziomów. Tutaj. To na 26. Uhuhu, to jeszcze dłużej trzeba będzie czekać na tą misję, żeby zrobić ją. A wiedźmińskich ile mamy, tak mówiąc krótko? A jeszcze lag. Dobra, wiedźmińskich mamy tyle i tyle. Trochę tych mamy zleceń, co nie? Niestety, poszukiwań mamy troszkę mniej, co nie? Ale też dużo nawet. Raz, dwa, cztery... 7 misji mamy jak nie więcej. Tych poszukiwań oczywiście. To tak, to w kolejnym odcinku zajmiemy się tym nawiedzonym domem. Tak, i zobaczymy, co później zrobimy. Pewnie jakieś wiedźmińskie zaczniemy, co nie? Bo nie chcę tego właśnie też przedłużać, wiecie, tych misji, tych wiedźmińskich, tych zleceń, bo mamy troszkę nawet dużo. No czy na 15 poziom ja bym to zrobił, wiecie? I na ten 16.
I jeszcze na ten 14 oczywiście, bo tu na te 20 to ja nie będę robił, bo to jeszcze troszkę mamy poziomów niestety do wbicia tutaj. A później pewnie jakieś poszukiwania zrobimy. Mamy bardzo dużo tych poszukiwań. Bardzo. I to bardzo długo, dużo też odcinków zajmie nam to. Znaczy mi to zajmie, co nie? Nie wam, tylko mi. Co tak, to w kolejnym odcinku zrobimy to i to, co nie? Przecież. Jesteś czarownikiem? Tak, jestem czarownikiem, wiesz, wziąłeś? Tak jest. Dobra, to... To tutaj zakończymy odcineczek w fajnym miejscu, co nie? Widać mury zamku już. Ale cóż, koniec odcinka. Dobrze, moi drodzy, oczywiście się widzimy w kolejnym materiale z Wiedźmina 3. I cóż, trzymajcie się, cześć!